Witam Was na nowym filmiku z klasycznego, zimowego CQB. Było jak pod Stalingradem. Jedna wielka rzeź. Duże straty po obydwu stronach. No, dam mu litość. Jednak ta rzeź nie będzie całkowicie pozbawiona refleksji ani żadnego morału. Na końcu filmu pojawi się pewna ciekawa informacja o możliwościach naszych replik, jakie są w nich ukryte i o tym, co możemy z nich wyciągnąć. Tutaj challenge z cyklu Znajdź Snajpera, który mnie zabił. Dobra, mam jednego. Kurwa, trup. Trup. A miałem go. Zobaczcie, jak się schował skubany. Cholera. Sobie wejdę. Kurwa, jak ja tu wejdę. Spoko. O, trafiłem. Piwnica, ktoś do piwnicy z was idzie. Sorry, odruch. Trochę za blisko byłem. No. O. Urzekło mnie to. Dobra. Te krzaki. Ale uciekł. No i dobra. Za łatwo jest, kurwa, trzeba... Tutaj nastąpiła przerwa i zmiana stron. Zrobimy zmianę stron. I podczas przerwy typowe rozmowy retardów. Także zostawiam to sobie na pamiątkę, a wy możecie śmiało przewinąć dalej. A, bo ci się nie psuje jeszcze. No jeszcze się nie psuje. Tutaj jak widzicie, kumpel ma Delta Custom z Tokio Maruja, a EGA roku 2017. I cieszy się, że po raz kolejny ją naprawił. Nie wie jeszcze, co go czeka. Ile awarii, ile koszmarów, aż w końcu totalna destrukcja repliki. Konstrukcja tej repliki jest genialna i fajna, tylko nie wiem, kto odpowiadał w tej replice za jakość materiałów. Jest po prostu... Najgorszy Chińczyk jest wytrzymalszy, zrobiony z lepszego gównolitu niż to. Także trochę niesłusznie jest przyznana nagroda repliki roku tej konstrukcji. Kumpel Simu kupił sobie teraz VFC. Materiałowo, wytrzymałościowo jest to replika dużo lepsza od Maruja. Niestety coś się w
w tej firmie Tokemaru i popsuło. Weszedł, już raz jeden jest w korytarzu. Chodźcie. Kontakt. Okay. Teraz jest ryzyko. Dobra. A, dostałem. Na piwnicę trzeba uważać, bo nam znowu wejdą na plecy. Czyściłem? Wyciąłeś ich? Dobra, zdjęty. Sorry. Nawyk. Dobra. Sprawdzę piwnicę. Jest na czarno. Jest? Dobra. Żeby kontakt, żeby do piwnicy nie weszli. Dobra, trafiłem. Widzę następnego. Pusto. Uważaj. Rzeka. Trafiłem. A, spoko. Sprawdzę tutaj. No. Kontakt. Kontakt. Pusto! Tyły, mamy tyły. Stop. Dobra, trafiłem. A, dostałem.
Stadło. Trop! Ładnie. Dostałem strzała. Od snajpera chyba. Trochę ułatwiliśmy zadanie przeciwnej drużynie. Przyjęliśmy rolę tylko atakujących, a oni broniących. No a później też zrobiliśmy roszady. W następnej części gry strzelałem do swoich dawnych teammate'ów. Dostał. Dobra. Piwnica jest czysta? Do połowy schodu kwotę. Tak, Joś? Kuniec! No tak ja głupio zginąłem, kurwa. Jak? Osobą kulgu nie tak dostałem. Kurwa. Od kogo? Nie wiem nawet. Koniec! O, sorry. Tu nie ma nikogo. Tyły? Dobra. Chodź, chodź. A kurwa. Trup, trup. Widzisz? A, kurwa, dostałem. Start! Zemsta. Dobrze, że pozycję zmieniłeś, bo... Dostał. Tutaj jak widzicie, kolega używa kałacha. Padł mu słynny maruj. I niestety był mega ograniczony bojowo. A ze snajpy tak. Po naciśnięciu spustu, zanim nastąpił wystrzał, to już dawno musiał schodzić na respa, niestety. Na końcu gry, kiedy morale wszystkim już padło, nikt nie chciał grać, wszyscy byli zmęczeni. Zrobiliśmy sobie z kumplami mały test zasięgu. Ja akurat strzelałem pod górę.
po skosie do góry na odległość około 68 metrów. Jak widzicie, jest to jeszcze w miarę skuteczny zasięg dla repliki o 360 fps. Także zasięgi, które wyciągał na airhopie Matt Musketer, udawało mu się trafiać czasami ludków z 80 metrów na 350 fps, są całkowicie możliwe. Mało tego, wydaje mi się, że strzelając na 450 fps i 25, możemy mieć nawet gorsze możliwości i większy rozrzut, większe zaburzenia kulki niż przy 350 fps. Co dosyć często w Polsce się zdarza, że ludzie źle dobierają kulki do mocy swoich replik. I często, bardzo często w ramach oszczędności dają za lekkie kulki. To dzieje się i u sztormowców, i u snajperów. Ktoś ma 700, 600 fps i strzela z 36.